Jest to program, do którego co roku robimy rekrutację na kolejnych osób i zapełniamy te nasze wakaty na tych stanowiskach. Jest to program, który polega na tym, że zatrudniamy osobę na kontrakt dwuletni. W trakcie tych dwóch lat trzykrotnie ta osoba zmienia dział, w którym pracuje, czy też jakby może nie do końca dział, ale na pewno robi projekty związane z różnymi działami w firmie. Oczywiście ma swoich mentorów, jest prowadzona i jest dla nas to super sukcesem, ponieważ te osoby bardzo często zostają z nami na dużo dłużej. Często dzieje się to nawet jeszcze przed zakończeniem programu menedżerskiego. Program ma na celu jakby nauczenie tych osób, jak być liderem zespołu, jak być liderem projektu, tak żeby te osoby po tych dwóch latach były gotowe właśnie do stanowiska już niższego menedżerskiego. To jest program dla absolwentów po studiach, rok po studiach, ale także dla studentów piątego roku. Ograniczamy to dlatego, że jakby jest to praca na pełen etat, więc jakby na wcześniejszych etapach edukacji byłoby to ciężkie pewnie do połączenia dla studentów niższych lat. Bardzo często pojawiają się u nas oferty dla studentów na praktyki. Najczęściej są to praktyki 3-miesięczne, płatne oczywiście, ale bardzo często ci studenci zostają z nami dłużej, często bardzo długo. Często przechodzą już na konkretne stanowiska, jeżeli sprawdzą się na praktykach. Nie ograniczamy się, jeżeli chodzi o zakres tych praktyk. Są praktyki w każdym możliwym dziale. I w logistyce, i w IT, i w działach związanych ze sprzedażą, w Commercial Excellence. Także można trafić bardzo fajne u nas staże, praktyki. Jeżeli chodzi o takie twarde kompetencje, to są one zależne od tego tak naprawdę, na jakie stanowiska poszukujemy, tak? I trudno mi tutaj odpowiedzieć na 100%, jeżeli chodzi o twarde kompetencje. Na pewno język angielski u nas jest językiem korporacyjnym, więc szukamy raczej osób, które mają już przynajmniej ten język na poziomie komunikatywnym. Pracujemy też jakby w środowisku SAP-owym, więc oczywiście znajomość SAP-a jest dużym atutem, ale absolutnie nie skreśla jego nieznajomość. Jeżeli chodzi o kompetencje miękkie, to jesteśmy jakby taką korporacją, która ma, powiedziałabym, ludzką twarz, tak? Czyli też szukamy takich osób, które umieją się odnaleźć w takim środowisku pracy. Kola jest bardzo przyjaznym miejscem pracy i to mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że naprawdę jeżeli chodzi o kontakty międzyludzkie, to mamy wspaniały zespół, tak? I naprawdę trudno mi znaleźć tutaj coś, na co mogłabym narzekać.